Słuchajcie, podzieliłam w 2019 roku takie moje najbardziej ulubione walki na trzy kategorie. Jedna z nich to zaskoczenie, bo chyba wszyscy byli zaskoczeni, walka Joshua z Ruizem. Pamiętam rano wszystkie te newsy, które się pojawiły. Przecież każdy przewidywał, że Joshua z łatwością wygra tą walkę. No, został pokonany i to można powiedzieć w brutalny sposób, trochę nawet upokorzony, znokautowany. I to była taka niespodzianka, którą zapamiętam. To w ogóle zszokowało całe bokserskie środowisko. Druga walka to Manny Pacquiao z Thurmanem, opas z WBA. A dlaczego? Bo Manny Pacquiao ma 41 lat i to jest taka, to jest moja kategoria tego, że nieważne ile masz lat, możesz dążyć do celu i naprawdę zdobywać jeszcze pasy i Pacquiao już mógłby zostać naprawdę w polityce i mógłby sobie leżeć i nic nie robić, a jednak cały czas kocha walczyć i jeszcze wygrywa z młodym Thurmanem. Trzecia kategoria to walka niesamowicie agresywna, z wielką ilością wymian ciosów, bez kalkulacji i ze zdobyciem rekordu, bo tam padło ponad 2000 ciosów, kategoria ciężka, mianowicie Kownacki i Areola. Walka, na którą czekam, to Joshua Wilder. Będzie to walka niesamowicie, myślę, ekscytująca. Joshua, który no, widać, że potrafi też wytrwać presję. Jest bardzo poukładanym zawodnikiem. Z drugiej strony Wilder, który jest wielkim mistrzem, który ma nokautujący cios i jest takim niewygodnym zawodnikiem. Każdy jego cios może tak naprawdę znokautować i jest bijący z różnych płaszczyzn. I myślę, że właśnie Joshua może mieć też duże problemy z takim zawodnikiem bijącym bardzo chaotycznie. Więc ta walka, jeśli się wydarzy w 2020 roku, to będę oglądać po prostu z ciarkami na skórze. Drugi pojedynek, który być może wydarzy się w kwietniu 2020 roku, to młody bokser 22-letni Lopez z Lomachenko, który ma 31 lat, ale o czym to świadczy? Tak naprawdę świetne widowisko. Lopez, który ma nokautujący cios, ale bardzo jest młodym zawodnikiem, 22 lata. Niesamowicie pokonuje swoich rywali. Lomachenko, no, praktycznie jak z innej galaktyki, pięknie tańczy na nogach. Tak naprawdę wielu zawodników nie wychodziło do kolejnych rund już walcząc z nim, bo byli ośmieszani i nie znaleźli żadnej recepty na to, żeby z nim wygrać. Także młodość, taka waleczność i siła ciosu zmierzy się z niesamowitą pracą nóg i z boksem, który naprawdę jest fantastyczny. Także na tą walkę również czekam z utęsknieniem. I oczywiście Adam Kownacki. Czekam na to, żeby zdobył szansę walki w kategorii ciężkiej o Mistrzostwo Świata. Adam, trzymam kciuki. Podsumowując mój rok sportowo, był on niesamowicie udany. Dwie skuteczne obrony Mistrzostwa Świata Federacji WBO. No, o czym można więcej marzyć, tak? Walczyłam na świetnych galach, tym Xboxing Promotion. Także ten rok zaliczam do bardzo, bardzo udanego. Moje plany w 2020 roku to oczywiście byłoby niesamowite marzenie, żeby obronić dwukrotnie, trzykrotnie Mistrzostwo Świata, żeby być może sięgnąć po jakiś inny pas w tej samej kategorii wagowej. Może zawalczyć gdzieś za granicą, za oceanem. I oczywiście jak najdłużej cieszyć się z tego, że mogę boksować, jestem zdrowa i mogę cały czas gdzieś cieszyć się tym życiem sportowym. Myślę, że więcej piesków już nie będę planować, bo moja rodzina się powiększyła w 2019. Miałam jednego pieska, a teraz mam już dwa. Dołączyła Dafne, adoptowana ze schroniska i wszystkim polecam. Jeśli chcielibyście adoptować, to nie ma się czego bać. To jest najlepszy, po prostu najfantastyczniejszy piesek, jakiego mogłam sobie wymarzyć. I dotarła również Elenka. Także trzy psy, jest fajna gromadka. Myślę, że więcej się już u nas nie powiększy. A dodatkowo z takiej prywaty, to chciałabym nauczyć się gotować ciasta z przepisów, które robi moja mama, bo w ogóle rodzina gdzieś tam wymienia się tymi przepisami i naprawdę wszystkie ciocie słyną z tego, że gotują fantastyczne ciasta.
angielski gdzieś tam mówię po angielsku, prawda Mario? Do speak English jest, ale moim marzeniem byłoby jeszcze nauczyć się języka włoskiego. Italiano. Sempre, sempre italiano. Che cazzo te guardi? Che cazzo te ridi? Ma vaffanculo. Że umiem same tylko złe słowa. No i co trochę więcej popodróżować, także mam tą listę i gdzieś powoli ją realizuję. Zagrałam w filmie, w komedii Futro z misia. Mam tam krótki epizod, gdzie biję gangstera. Bardzo podobała mi się praca na planie i myślę, że to mogę tak sobie odhaczyć, że zagrałam w bardzo dużej produkcji, która myślę, że będzie dużym sukcesem. Nie mogę doczekać się, co zadzieje się w przyszłości, bo być może będzie to jakaś większa rola o bokserce, także mówię Wam szczerze moje marzenia, nie boję się o nich głośno mówić. Podsumowując jeszcze ten rok, takim moim małym sukcesem prywatnym i jestem bardzo dumna z tego, co robimy z Mariuszem Serafinem, mianowicie z programu Fighters. Prowadzimy go co poniedziałek, jak już wiecie, w restauracji Champions. Udaje się to robić regularnie. Bardzo dużo się nauczyłam dzięki prowadzeniu tego programu, jak się przygotować do wywiadu i no to są takie doświadczenia i takie sytuacje, bo program jest na żywo, który gdzieś tam kumuluje i być może w przyszłości pomoże mi to również w pracy jako dziennikarka. Kto wie. Prywatnie jestem też zadowolona z tego, że udało mi się tak fajnie poukładać moje życie prywatne, sercowe od kilku lat. Także więcej nie chcę zwracać prywaty, ale dużo Wam miłości życzę i tego, żebyście zawsze wierzyli, że coś dobrego może się przydarzyć w życiu. Nigdy nie traćcie nadziei. Kochani kibice boksu, chciałabym bardzo podziękować za to, że byliście ze mną, tworzycie taką fajną, liczną rodzinę na social mediach, że obserwujecie mnie, że dziś mnie wspieracie w każdych walkach. Także życzę Wam już na nowy rok wszystkiego najlepszego, realizujcie swoje cele małymi kroczkami, nigdy się nie poddawajcie, wiem, że to tak brzmi. Po prostu nigdy się nie poddawajcie, natomiast wiem, bo sama miałam różne dołki w życiu i trzeba po prostu, jak się wpadnie w taki dołek, to podnieść, poprawić koronę i iść do przodu. Także tego Wam życzę. Dużo szczęścia, miłości i zdrówka.